Teraz zaprezentuję, jaki to jest problem, jak motocykl Adventure waży jedynie 200 kg. Co on taki tępy? Cześć, to ja, Andrzej. I dzisiaj planuję się zgubić na Lubelszczyźnie. Bardzo mi się to podoba, bo będę się gubił na Yamaha TNR 700. Motocyklu, o którym już czytaliście u nas. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to na pewno znajdziecie to na www.światmotocykli.pl test pełen. Były już jakieś nawet filmy, pierwsze wrażenia z testów oficjalnych w zeszłym roku. Nie ja, ale chłopaki wzięli udział w Enduro Rally 24 tą właśnie sztuką i do tego też powiem, jakie tam były ich spostrzeżenia. Więc pozwólcie, że zgubimy się razem. Pojadę tam, są jeszcze jakieś zabudowania. Tam po horyzont nie widzę żadnych zabudowań, więc jadę tam. Jestem w okolicach Piask, tam są piaski. W tych rejonach, uwaga, w tych rejonach ogólnie się wychowałem. Urodziłem się w Lublinie, później przeprowadziliśmy się na wieś z rodzicami. Miałem motocykl, jeździłem, tylko jeździłem po tamtej stronie. A jak dorosłem, miałem prawo jazdy, to już skręcałem tylko w prawo, jeździłem zawsze do miasta, do kumpli. I serio, jestem totalnym ignorantem i trzeba było 20 lat, żebym doszedł do tego, że mieszkam w genialnej okolicy. I w końcu teraz, w wieku 34-5 lat, zacznę ją poznawać. Na motocyklach różnych i o tym opowiadać. Więc kolejny odcinek serii hashtag jak nie Andrzej. Bo będę jeździł powoli, ale powiem, jak ten motocykl jeździ nie powoli, ponieważ jeździłem też nie powoli na testach w Hiszpanii, więc będzie wszystko, nie martwcie się. Popatrzcie, motocykl ma 7000 przebiegu, więc już nie jest taki całkiem nowy. Więc będzie można poruszyć, jak to wpłynęło na jego życie. Bo prawda jest taka. Każdy tym motocyklem, jak go tylko wziął, to od razu nim jeździł w teren. Więc naprawdę ta sztuka lekko w życiu nie ma. O co chodziło z całym zamieszaniem z TNR 700? Otóż wiem o tym, że segment Adventure no to eksplodował i on tak naprawdę wyparł motocykle sportowe, kiedy kiedyś były najważniejsze dla producentów. I teraz najważniejsze dla producentów jest segment Adventure. No bo przyznaję rację, że są to rewelacyjne motocykle, bo można nimi jeździć sobie na co dzień, można nimi pojechać gdzieś w trasę, a można nimi się pojechać zgubić. To, co jest ważne, co chciałem powiedzieć na samym początku. Nie powinienem tutaj jechać sam, bo w teren nie jeździ się samemu. A jeżeli już jedziesz samemu, tak jak ja, to nie jest najrozsądniejsze, to A. Jedziesz powoli, rozsądnie. B. Ustawiasz udostępnianie swojej lokalizacji. Ja na przykład zrobiłem to w mapach Google, ale wiem, że wiele innych aplikacji też tak ma. Zrobiłem ustawienie w to mapa Google dla swojej żony. Dopóki tego nie odwołam, to ona może sprawdzić, gdzie dokładnie jestem, więc jakbym się gdzieś nie ruszał przez dłuższy moment i ona by stwierdziła, ej, Gostek powinien być już w domu, ja jednak się nie rusza, to może jednak ktoś by pojechał i sprawdził. Więc to jest podstawa. No, o co chodzi o TNR 700? Ludzie potrzebowali lekkiego motocykla klasy Adventure, no bo wszyscy się skoncentrowali na tych dużych, że przecież to muszą być topowe modele, flagowe. No i cały czas brakowało takiego prostego motocykla dla fanów turystycznej jazdy. TNR 660, poprzednik, no była kochana przez wielu. Ale tam ładnie, fajnie. Tam są domy. Ja nie chcę w domy. Ja jestem w stronę krzaków, więc nawrócimy sobie. Jeszcze widzę, tam są jakieś nawroty. Najważniejsza druga rzecz. Nie jeździmy po polach ludziom. Więc szukamy miejsca, żeby sobie wygodnie zawrócić, bo tutaj musiałbym się szarpać. O, tutaj sobie wygodnie zawrócę. No nie, o tam w lewo też mogę pojechać. No dobra. Ten R660 była rewelacyjnym motocyklem. Lekkim, fajnym, turystycznym enduro i takim naprawdę enduro, no bo tam było zawieszenie z wysokim skokiem, 27 cali z tyłu, 18, z przodu 18 z tyłu. Tak samo jest zresztą tutaj, czyli mamy porządne offroadowe koła, czyli możemy założyć typowe opony enduro z kostką. Bo tutaj jest jakieś takie Pirelli, no już kostkowe, ale jednak wciąż trochę dualowe. I ten R-ką super się jeździło, tylko że ten R-ka była takim osiołkiem. Na niej się jeździło fajnie, ale powoli. Ten silnik miał tylko trochę wigoru w dolnym i w średnim zakresie obrotów, ale później szybko pół, było mało mocy i ogólnie problem polegał na tym, że nigdzie za bardzo się nie dał tym motocyklem dojechać. Bo wiadomo, że żeby uderzyć w jakąś trasę, na przykład fajne tereny, to czasami musimy dojechać autostradą albo jakąś inną drogą krajową. Jechaliśmy z ekipą i zostawaliśmy z tyłu i to było wkurzające.
Więc ten R660 miała grupę swoich zwolenników, ale nie był jakimś tam kosmicznym hitem. A tu jadę. Więc gdy poszła plota o tym, że powstanie ten R700, została hucznie nazwana projektem T7. Bardzo fajnie marketingowo ugryzionym. Pokazana po prostu motocykl, który wyglądał jak typowe rally. Praktycznie bliźniacze z wyglądu do motocykli, które biorą udział w rajdzie Paryż-Dakar z ramienia Yamahy. No to wszyscy skiśli, po prostu dawać ją, dawać szybko, my ją chcemy, gdzie dawać, to są moje pieniądze i w ogóle. No i dobra, no i poczekaliśmy rok po premierze, miała ona się pojawić i nagle, ale nie ma. I musieliśmy czekać jeszcze cały rok kolejny, żeby zobaczyć wersję produkcyjną, która by zresztą trafiła do produkcji i do klientów fizycznie. I na zasadzie wszyscy, wy tacy i owacy, no to obiecujecie, obiecujecie i ostatecznie musimy tak długo czekać. Oczywiście na prezentacji oficjalnej było nam to tłumaczone, dlaczego tak się wydarzyło. Bo podobno to jelas przecież. No nie wolno po lasach. Tłumaczenie było takie. A ten motocykl musiał być idealny, bo dla nas nazwa TNR jest taka ważna. I rajd Dakar i w ogóle, i tam widzieliśmy ten motocykl pierwszy, który jechał w rajdzie Dakar i że ona tam chyba wygrała, bo to jest śmieszne, bo każdy producent, każdy Afryka, Twin GS-y, wszystkie motocykle, które są Adventure teraz i niosą tam fame Dakaru, każdy był przełomowy i każdy ten Dakar kiedyś tam sobie niby wygrał. Tutaj? A i tutaj. Więc oni nie mogli sobie pozwolić na wtopę, tak długo pracowali nad tym mózgiem, żeby on był po prostu idealny. Zaraz dojdziemy do jego idealności. Moja teoria jest zgoła inna, ponieważ wyobraźcie sobie, że ten motocykl to nie jest do końca motocykl japoński. Jest to Yamaha, jest to marka japońska, ale motocykl został zaprojektowany głównie we Włoszech. Produkowany jest, z tego co wiem, we Francji. Więc hejka hej! Japońska na pewno jest tutaj myśl techniczna, no i niektóre podzespoły, bo na przykład zawieszenie Kayaba. No i co? No to jest droga, tak? I powiedzcie mi, czy ja tutaj mogę jechać, czy nie mogę jechać, jak to jeżdżą sprzęty i tym podobne rzeczy. Więc ja tak, przetoczę się bardzo powoli, nie było szlabanu, nie było zakazu. Są śmieci, które mnie wkurzają po prostu do czerwoności, mnie rozpalają, śmieci w lesie. Niech się ludzie nauczą segregować po prostu i wyrzucać. No przecież to nie jest problem. Ja bym zapłacił, żeby oni kurde... O, droga, ale fajna. Więc możecie mi powiedzieć, czy ja mogę sobie po takich drogach jechać. Ale tu jest czad! No. Ale jedziemy powoli, bo chodzi o to, żeby zwierząt nie straszyć w lesie. Wiecie, jak ja dojrzałem ostatnio? To jest niesamowite. Kiedyś bym tutaj pałował, już było... A teraz... Po co ma się sarna, że tak powiem, pod siebie zrobić ze strachu. Ja i tak mam przyjemność, jak jadę powoli. No i wracając do tematu znowu. Zawieszenie na przykład, to jest z tego co pamiętam Kayaba, jest produkowane w Japonii. Silnik jest produkowany w Japonii, wiele podzespołów, ale ostatecznie cały motocykl jest składany w Europie. I mi się wydaje, że to opóźnienia brały się stąd, że to Japończycy musieli z Włochami pracować. I trochę się z tego śmieję, ale znam jedną i drugą nację. Z jedną i z drugą trochę już pracowałem. I naprawdę oni tam mogli mieć o takosie dogadywać ze sobą. Ważne, że ten motocykl w końcu z nami jest. I muszę przyznać, muszę powiedzieć, że ten motocykl naprawdę jest w porządku. Jest w porządku pod tym względem, że jest trochę nieporównywalny. Jest unikalny, jeżeli chodzi o motocykl klasy Adventure, jeżeli chodzi o jego prostotę. I to, że oni go wycenili tak, jak my potrzebujemy. Czyli to nie jest kolejny kosmicznie drogi sprzęt. Tam czy tam? Tam pojadę, zobaczę, ale tam chyba są jakieś miasta, to nie chcę tego. To nie jest kolejny kosmicznie drogi sprzęt, tylko motocykl, na który teoretycznie nas stać. Albo było stać przed tym nadchodzącym kryzysem. Tam do jakiejś wsi dojadę, to ja nie chcę, to ja wolę jechać tam tu sobie drogą. Asfalt! Tfu! Asfalt! Odejdź asfalcie. O, i patrzcie, to jest ciekawe. Właśnie zahamowałem sobie z ABS-em. Zahamowałem sobie z ABS-em. Nie będę robił oberków, żeby nie niszczyć drogi gruntowej. Ciekawe, jak długo wytrzymam, żeby być takim grzecznym. Trochę oberka zrobię. O.
I teraz uwaga, niespodzianka. Przed Wami oficjalnie pierwszy japoński motocykl, który pozwala na całkowite wyłączenie ABS-u. Brawo! Nie tylko z tyłu, ale z przodu i z tyłu. To też pokazuje, że ten motocykl jest takim całkiem enduro. Więc brawo, nie wiem, kto przekonał Japończyków do tego, bo oni zawsze mówią, że bezpieczeństwo musi być bezpieczeństwo i tyle, a tu ciach. Proszę bardzo, oczywiście w tym momencie teoretycznie już nie mogę jeździć po drogach publicznych, no bo straciłem homologację. Więc teraz muszę szybko zjechać w jakieś drogi offroadowe. No, więc jak już mamy ten motocykl, który jest unikalny, jeżeli chodzi o swoją prostotę konstrukcji, bo mamy tylko ten ABS z elektroniki. Nie mamy map zapłonu, nie mamy kontroli trakcji, nie mamy półaktywnego zawieszenia, nie mamy quickshiftera. Quickshifter mogłoby sobie założyć, to akurat można do każdego motocykla założyć, byłoby fajnie w tym motocyklu. Ale prostota, prostota przede wszystkim. Wiecie, że często mówię, i to podtrzymuję w tym momencie, że kontrola trakcji jest dobra, bo kontrola trakcji pozwala nam nauczyć się jechać trochę bezpieczniej w terenie, jeżeli chcemy dawać gazu. No ale wiecie, no, są dwie szkoły. Albo masz motocykl z dobrą kontrolą trakcji, stać się na takiego i go kupujesz i się uczysz jeździć z kontrolą trakcji i masz duże szanse na to, że się nie wywrócisz w trakcie nauki. Albo masz taki i próbujesz i czasami grzmotniesz po prostu, bo za dużo tego gazu dasz. No, stara szkoła, że tak powiem. Co ważne, nie jest tak łatwo grzmotnąć nim, starając się jeździć bokiem, bo ten gaz i ten silnik, on jest agresywny, on musi być agresywny do jazdy torowej, ale jest też jednocześnie bardzo, bardzo przewidywalny i gładki, łatwy do jazdy. Widzicie, ja sobie jadę teraz trójeczką kierunkowską, wyłączę. On przez to, że jest dwucylindrowy, ale to jest silnik typu crossplane, czyli wykorbienie jest na wale, czopy wału są co 270 stopni, czy wykrobienie jest 270 stopni. W ogóle kiedyś muszę jakoś nauczyć się lepiej to tłumaczyć. W dużym uproszczeniu te tłoki bardziej odpalają bliżej siebie niż dalej i przez to ta praca jest trochę tak, jakbym jechał taką, wiecie, singielkiem takim, no. I to takie wykrobienie jest przy wszystkich motocyklach z rzędową dwójką. O, hops. I zawieszenie. O kurde, hops, hops. 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 I śmieci. No śmieciarze zasrani, no. Andrzej, oddychaj. Tam objadę ten las. Czy ja go chcę objeżdżać, czy chcę sobie jechać gdzieś dalej? I czy tutaj gdzieś pojadę dalej? No to ten las mogę objeżdżać i objeżdżać, no ale to będzie ciągle ten sam las. Więc się nie zgubię. A jak chcę się zgubić, to jadę dalej. No. To też silnik jest bardzo fajny, reakcyjny, bo widzicie, tam gazu trochę jadę sobie na trójeczce, więc on od razu reaguje, ale później, jak dajemy coraz więcej tego gazu, on jest liniowy i naprawdę łatwy do przewidzenia. No, gdzie ja tutaj będę? O, fajnie, wierzę, jakiś dołek. Dołek spoko. A sobie klapnę. No, więc całkiem łatwo to się kontroluje, bo moc jest w tym silniku, ale moc też nie jest za duża. On ma 72 konie, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli nie, to podpiszę gdzieś, że wstanę. Zaraz dojdziemy do zawieszenia. Ta moc nie jest za duża. Ta moc jest w końcu, wydaje mi się, odpowiednia. Wręcz idealna do takiego motocykla adventure'owego, nastawionego na jazdę w terenie. No bo jest wiele motocykli, które ma 100 koni, ponad 100 koni, ale nawet Super Adventure'em S 1290 KTM'em, który ma w tam trybie offroadowym 100 koni, ale jeżeli chcemy, może mieć 160 koni. Nie ma szans, żebym jechał szybciej w terenie niż tą tenerką. I to widziałem na Enduro Rally 2 lata temu, jak ja jechałem KTM-em, a za nami jechał Adam na F750 czy 650, takim osiołku BMW i cały czas dawał równo z nami. Więc do jazdy w terenie naprawdę nie potrzebujemy więcej mocy. A na asfalcie ten motocykl już nie zamula, bo ja nim wyciągnąłem najwięcej, nie chcę Was okłamać, gdzieś tam w Hiszpanii jechaliśmy, była taka prosta, pośrodku niczego. 200 na pewno, a tam chyba na 200, o kurde, jaki piach tutaj mi ucieka. Wiecie, jak jest piach i ucieka wam koło, to gazu. Taka tam porada. O, to jest droga. Asfalt? Tfu, asfalt. Nie chcę asfalt. Dobra, ale to może pojedziemy gdzieś tam w lewo. Dobra, wyjedziemy na asfalt, to opowiem wam, jak ten motocykl jeździ po asfalcie. No, zresztą o tym mówiłem.
No, więc sprzęt tam jeździł 200 na godzinę. Nie było to jakieś wielkie wymuszone, ale prawda, najważniejsze, gmina Rybczewice. Zapraszam. W ogóle, lubelskie smaku i życie. To jest fantastyczne. Jakby mi to ten program sponsorowała Perła, producent piwa, to w ogóle był najszczęśliwszy na świecie, bym na przykład sobie jeździł tym motocyklem i bezalkoholowe sypał na przerwach, jako izotonik. O. Ważniejsze jest to, że 140-150 utrzymywanie tym motocyklem nie jest absolutnie żadnym dla niego problemem. On wręcz nie wibruje, pali też ciągle mało, a nie dużo. Tam gdzieś, jeszcze tam pojadę, potem jakieś zakręty niby. A zakręty się przydadzą, żeby coś się nikomu wyjedzie. I naprawdę, na asfalcie nie jest w porządku. I to, co mnie zaskoczyło, to, że on na tych dużych kołach, na tym zawieszeniu, które jest teoretycznie nastawione na off-road, naprawdę się świetnie sprawował na zakrętach. My jechaliśmy pełnym ogniem po zakrętach asfaltowych i nie było z tym problemu. Co ciekawe, mam pewną obawę, nie wiem, czy to jest prawda, bo teraz przejdę do zawieszenia. Bo byłem tak zaskoczony, na początku jeździliśmy asfaltem i takimi bardzo równymi szutrami. I tymi równymi szutrami była wręcz kosmiczna zabawa, tam była jakaś dróżka. Renesans, lubelski szlak turystyczny. Renesans, lubelski szlak turystyczny, poproszę. Jaki fajny ptaszek. No i tam sypaliśmy sobie po tych równych szutrach, czasami już, wiecie, jak motocykl jest fajny, to zaczyna być śmiesznie i jak zaczęliśmy jeździć bokami po zakrętach na czwartym biegu, to fajnie, no. Wiecie, to jest właśnie to, że ten motocykl jest tak trochę jak pitbike. Możesz go trochę zlekceważyć, więc zaczynasz, ej, przecież tu nie ma takiej mocy, on jest taki lekki, on jest taki zwinny i klas, 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 o, tam pojadę, to jest fajnie. Strino pierwsze, 25 ton, dobra, no, mieszczę się, rzeczka. I zaczęliśmy sypać tym motocyklem. I wszyscy byśmy, kurde, jaka kontrola, jak świetnie. To, co jest bardzo ważne. Oj, przepraszam, tutaj muszę po polutku. W każdym motocyklu klasy Adventure, moi drodzy, zbiornik jest taki wysoki tutaj, ze względu na to, że musi być duży airbox, muszą być dodatkowe wtryskiwacze, bo teraz pamiętajcie o tym, że im więcej norm spalin, tym więcej mądrej technologii, techniki musi być ukrytej w tym motocyklach, więc airboxy są coraz większe, wtryskiwacze dodatkowe, tego typu szmery, bajery, więc to musi być takie wysokie. Ale ta kanapa i tak zachodzi tutaj całkiem daleko i tak jest wyważony ten motocykl, że nawet dobrze się dociąża to przednie koło, bo w enduro jest najważniejsze, żeby dociągać przednie koło, żeby ono miało trakcję, żeby się wygryzało, a tył, żeby sobie zamiatał. I ja tutaj pojadę. Lasy Państwowe, Lesisko Krzczonów. Pojadę sobie. Dzień dobry panu. Ale to jest ładnie. No dobra, mam nadzieję, że tutaj nie będzie nigdzie zakazu, bo ja chcę tędy jechać. I co ja mówiłem w ogóle? A, że można zaciągnąć to przednie koło, więc ślizgaliśmy tym motocyklem naprawdę, naprawdę mocno. Ale później wjechaliśmy na naprawdę trudny teren. Trudny teren nie taki, że kurde, mieliśmy jakieś dzikie podjazdy i tym podobne rzeczy, ale była to droga z krótkimi nierównościami, z wyrwami, kamienie, trochę piachu, trochę takiego betonu. Naprawdę mega podchwytliwe warunki dla podwozia. Super test dla podwozia. I tutaj niestety pojawił się pierwszy minus Tenery. No niestety, wydaje mi się, że to zawieszenie, pomimo tego, że ten motocykl jest naprawdę mocno ustawiony na offroad, do czego dojdziemy, to zawieszenie, tak jak jeszcze jeden element, o którym zaraz powiem, jednak mimo wszystko biorą mocno pod uwagę asfalt. Bo wiecie, prawda jest taka, że jednak większość ludzi tym motocyklem rzadko będzie wyjeżdżało w teren taki prawdziwy. Jeżeli to będzie taka przejażdżka, a 80% żywotu, czy tam 70% będzie na asfalcie. Więc no chyba to była świadoma decyzja. A to jest pewnie do czyjegoś domu. No. To była na pewno świadoma decyzja Yamahy, żeby było tak, a nie inaczej. No i tyle. Chodzi o to, że to zawieszenie nie działa tak szybko, jakbym sobie to wyobrażał. Chodzi o to, że nastawy są dosyć twarde, a twarde to znaczy, że ono działa... Ale tu jest rzeczka, czy rozlewisko, czy coś. Więc to zawieszenie musi działać trochę twardo, trochę wolno.
skończyło się? Szkoda. I nawet jak rozkręciliśmy tutaj, bo co się okazało, ktoś musiał wyczuć ten sam problem, znaczy problem, no, minus, o, w ten sposób. Bo to po prostu powoduje to, że to zawieszenie na tych krótkich nierównościach jest dosyć sztywne i dosyć dużo przenosi na nas i ostatecznie niestety też potrafi gubić trakcję. I to jest ten problem mały, ale fajnie. To jest ten mały problem z Tenero, że chcesz na niej jeździć szybciej, niż jest to możliwe. Bo czujesz, że to jest... Tam jest coś ludzie. Nie chcemy ludzi. Czujesz, że to jest motocykl zdolny i chętny do tego, żeby naprawdę iść piecem. Zaczynasz tym piecem iść i ten przód nagle pa, o, gubi tą trakcję i pach. Paciaczek. I niestety tych paciaków widziałem dwa w trakcie tego testu oficjalnego. Wiesz, na tych testach oficjalnych, no, przyjeżdżają ludzie nie z pierwszej łapanki najczęściej. I jak jest motocykl fajny i chętny, no to jedziemy trochę tymi sprzętami, co zresztą widzicie w innych testach. Czego zapraszam do naszego YouTube'ka. Ale wąwozy i śmieci. No, więc są motocykle, które mają lepsze te amortyzatory. Na przykład Honda Africa Twin czy KTM, ale, i to jest okazja do ale, do bardzo ważnej części. Zobaczcie, to się w ogóle nagrywa, ciągle tak nagrywa. Do bardzo ważnej części. Te zawieszenia może są i ciut lepsze, bo też na pewno nie są idealne. Są ciut lepsze, ale są też o wiele, wiele droższe te motocykle, bo ten R ciągle kupujesz za 40 coś tam tysięcy złotych. Więc, jeżeli chcesz motocykl, odpowiada ci ta moc, odpowiada ci ta koncepcja, bo musicie pamiętać, że no ta kanapa, ona nie jest taka niewygodna, ale to wiecie. No i co ja gadam, każdy może wszędzie, wszystkim pojechać dookoła świata, przecież w najnowszym numerze jest chłopak, który jeździ, pojechał hartem, rometem na Nordka, więc co ja gadam, że... Wszystkim da się wszędzie pojechać. No, w każdym razie, te motocykle są o tyle droższe, nie o tyle droższe, co my możemy kupić inne zawieszenie. Bo jeżeli zaoszczędzimy kasę na zakupie motocykla i zależy nam na tym, żeby jechać czasami naprawdę ostro, bo zwracam uwagę na to, że modyfikacja w tym motocyklu zawieszenie jest potrzebna w momencie, kiedy chcemy zacząć... Oj, patrzcie, o widzicie, to jest to, co gadam, bo się zagapiłem i tak poch tam po tym zaraz. No, tam bym nie chciał zjechać, samemu będąc. No. Więc jeżeli będziemy chcieli jechać nim ostro, albo po prostu będziemy jechali po takich wyrwach, że to nie będzie dla nas komfortowe, no to wtedy możemy sobie kupić za zaoszczędzone pieniądze taki zawias, że takiego zawiasu seryjnie no, żaden motocykl nie ma. Więc jest to minus, jeżeli chodzi o serię, ale który da się stosunkowo łatwo naprawić. Kolejnym minusem, jak już mówimy o minusach, jest to, że cudów nie ma. I silnik, pomimo tego, że on się świetnie nadaje do tego motocykla, bo to CP2, on się nazywa CP2, ten silnik, to jest jeden z najlepszych silników, jakie kiedykolwiek człowiek zbudował. To jest moja opinia, taka obiektywna. Wiecie, on tam jakoś może nie zawkasa, nie jest jakoś tam unikalny, ale chodzi o jego użyteczność i uniwersalność przy różnych motocyklach różnego typu, tak? I takie zbalansowanie ogólne. Więc motocykl charakterystyka jest super, ale już sama konstrukcja korpusu i tego, no to wiecie, to nie jest silnik, który był wyprodukowany z myślą o motocyklu enduro, więc tutaj mamy z prawej strony, to później nie wiem, pokażę może, albo nakręcę, mamy z prawej strony dosyć mocno wystającą pompę wody z przewodami, którą możemy na jakimś kamieniu, jak będziemy jechali po dużych kamieniach, stosunkowo łatwo uszkodzić, więc będziemy musieli... czekajcie, ja zobaczę, gdzie, w którą stronę ja jadę. Gdzie będzie mniej ludzi. Więc możemy to stosunkowo łatwo uszkodzić. O, może pokażę, widzicie, o to mi chodzi tutaj. Ale, co jest mistrzem, według mnie, to, że widzicie ten element ramy, bo rama jest całkowicie nowa od podstaw. On jest tutaj przykręcany
jeżeli jedziemy i walniemy w bambolca jakiegoś takiego kamienia, że to się zegnie, to ten element możemy wymienić sobie i nie mamy uszkodzonej ramy, nie mamy szkody całkowitej na motocyklu. I to akurat jest bardzo mądrze pomyślane. To, że ten motocykl jest niedrogi, jest super plusem, ale musicie zwrócić uwagę na to, że on jest niedrogi i nie wiem, czy to chodzi o projektowanie, czy o co, no ale zobaczcie. Tutaj było jeżdżone z butami offroadowymi typowymi. No i już cała podrapana rama, ona jest stalowa, to już zaraz zardzewieje, jak przestaniemy jeździć tym regularnie. Więc tutaj by się przydała jakaś dodatkowa osłona. No tutaj wiadomo, że lagi, gmole trzeba zrobić, ale tak samo jak Tomek pojechał i miał ortezy na kolana, takie enduro, bo jak ja bym tym motocyklem pojechał na light enduro, też bym pojechał w ortezach, to to wszystko tutaj było porysowane. O tu. Były naprawdę konkretne rysy. Nawet zresztą widać, że to jest cały czas porysowane. No, to jest plastikowe, więc to się da wymienić, ale to już jest... To już jest metalowe, widzicie? To jest zbiornik paliwa. Więc naprawdę przy ruchach to podejrzewam, że i to się może... Są jakieś delikatne rysy, to się może porysować. To też, więc... Chodzi o to, że ten motocykl, jak zaczniecie go używać w terenie, to on będzie wyglądał jak prawdziwy enduro. Czyli będzie porysowany i poniszczony. Przez to łatwo można skumać, która ten rajek była używana, no. Bo tego się nie ukryje, ktoś musiałby wymieniać te elementy albo je lakierować, więc jak będziecie kupali używano, to będziecie wiedzieli, że coś jest na rzeczy. No i widzicie, to tak dosyć mocno wystaje, ten silnik. To pokazuje, że ten silnik nie został zaprojektowany do motocykla klasy enduro. Nie zmienia to faktu, że działa naprawdę w porządeczku. Wydechu bym nie ruszał, bo chodzi o to, żeby było cicho i kulturalnie. Po co mamy denerwować ludzi? Do tego też zaraz przyjdziemy. I hamulce. Hamulce są super. Bardzo cenię Yamaha za ten wybór, bo to są hamulce, zaciski typowe enduro, chyba takie były zaciski na 990 Adventure. I klamka jest fajna, mięsista, super dozowalna i takie hamulce niewielkie, wystarczająco mocne na asfalcie, ale niewielkie i nie za ostre w terenie są super, bo jesteśmy w stanie bez ABS-u fajnie to modulować. To są ciekawe rzeczy, że to jest zamontowane na mięciutkich takich silent blokach, że to się tak tylepie cały czas, ale jak jedziemy długo na wertepach, to to się nie pourywa po prostu. A tutaj mamy przyszłap na nawigację, jak widzimy on jest za mały, ktoś musiał dokleić tej taśmy, żeby się nawigacja złapała. No. Jak już tak stoję, to też muszę wam zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o rzeczy enduro i nie enduro. Nie enduro jest to ten zbiorniczek wyrównawczy tutaj, bo też no jest osłonięty. Ale lepszy bambolec, chociaż wiesz, on jest też miękko zawieszony. Ale lepszy bambolec i hej. Więc tutaj jakieś gmole trzeba. Ja bym od razu montował. Zresztą te plastiki no też dosyć mocno zostają, no ale plastiki to łatwiej wymienić niż to w trasie. Znaczy nie trzeba ich w trasie wymieniać, a to może być problem. Ale no to jest spoko. Że proszę, typowo enduro. Podążek rozłożyłem dla wygody. I to tak samo. O! No i co to ma znaczyć? Coś tutaj się już nam wyluzowało. No widzicie, no 7000 km. Na razie to jedyna rzecz, która widzę, że się zeksploatowała trochę. A jak jechałem, to nawet tego nie poczułem. No. No widzicie, ta kanapa to jest taki trochę naleśnik. No. Pasażer tutaj nie byłby najbardziej zachwycony, ale fajne są rzeczy też, jak już byśmy chcieli jeździć ostrzej i bardziej enduro, to widzicie, że klas, cztery śrubki, wywalamy i montujemy sobie tylko jakąś w kit wydrukowaną tablicę, jak to w motocyklach enduro, typu dakarowe takie. To chyba nie jest zbyt legalne, no ale tak robił. No jakieś przyczepy do bagażu. W jazdę pojedynczą, rewelka ten motocykl. Z pasażerem, no to wydaje mi się już byłoby o tak, o. To co chciałbym poruszyć, to też kultura jazdy tego typu. Ważne, żeby po polach ludziom nie jeździć, bo po co to? Będą źle mówić o motocyklistach. No, to są podstawy i o nich należy powiedzieć, bo to, co, gdzie to najlepiej robił, kto najlepiej to robił, to Tomek Staniszewski w trakcie Enduro Rally 24. Pierwszy raz, jak byłem na briefingu wieczornym przed rajdem, no z 20 minut, jak nie lepiej, gadał o zasadach i bezpieczeństwa, i zasadach kulturalnej jazdy. I jak wyłożył
czym się wiąże to, że będziemy kurzyli ludziom pod domami, przekraczali prędkości w zabudowanych i że wtedy takich rajdów nie będzie i że on się starał. I dogadany mamy tak, że jak będziemy kulturalnie, to będziemy mogli jeździć dalej i częściej w tych rejonach, to nagle się okazało, że wszyscy byli w stanie jeździć spokojnie. Tam, gdzie można było iść piecem, to szliśmy piecem. O, tam bym pojechał, tak? Tak, tak i tak. No, więc dla mnie najważniejsze jest to, że jak jedziemy tak, no to dobra, spoko, jedziemy sobie i jedziemy. Ale jak dojeżdżamy do domu, do kogoś, to zwalniamy, żeby nie kurzyć, no. Bo po co to komu? Będzie on, jak nie zakurzymy, to ktoś się uśmiechnie, o, fajnie pojechał sobie motocyklista. Jak przyjdzie pełnym piecem, że tutaj będzie musiał pan okna myć albo pani, no to powie, znowu ci motocykliści. To dzień dobry, ukłonik i wszyscy zadowoleni, a ja jadę sobie dalej tam prosto. Stryjno pierwsze, proszę bardzo. Oj, zakręty nawet asfaltowe tutaj są. No, jeżeli chodzi o konkurencję, to fajne jest to i ciekawe, że wielu producentów już robi tak jak Honda, czyli budują motocykle, które konkurencji nie mają. Bo tak jest prosto. Jeżeli twój motocykl jest nieporównywalny, no to już nie musisz walczyć. I tutaj tak jest, bo w tej kategorii cenowej, no to co? No KTM ma tego, 690 Enduro R, ale który już jest całkiem endurakiem. Jest o wiele mniej wygodny, jeżeli chodzi o trasę. No ale z kolei no, lepszy, jeżeli chodzi o teren. Ale jego trzeba by modyfikować, tak? No i fakt faktem, 690 Enduro R jest mega kozackim sprzętem. I tam nie ma problemu z zawieszeniem. Oj. Więc, no, więc o. Mamy konkurencję, więc muszę go wziąć. Muszę go wziąć i zrobić porównanie. Bo w tamtym trzeba by dokupić owiewkę, w tym trzeba by dokupić zawieszenie. O, ale wtedy byłoby... No, wtedy to byłoby porównanie eleganckie. Tam jest na pewno trochę mniej wygodniej przez kanapę i wszystko, ale tutaj, tam już zbiornik jest z tyłu, już w ogóle nie byłoby problemu. No. Bo wiecie, bo 850 GS jest za mało terenowa. Jest fajna, jest przeprawowa. Tak, jest przeprawowa, ale w rajdzie takim terenowym Enduro Rally albo jakimś innym, gdzie są odcinki specjalne, no to nie. Afryka's Twin z kolei się trochę pogubiła, bo ta 1100 nowa jest fajna. Też w ogóle jeździłem jednego dnia 1100 i tym, ale ja to w ogóle już odczuwasz, w ogóle odbierasz jako zupełnie inne motocykle, bo 1100 Afryka Twin nawet w tej wersji podstawowej, gdzie nie ma miejsca na bagaże, jest taka niby prostsza, to czujesz, że to jest w ogóle motocykl już w cudzysłowie wyższej klasy, a tak naprawdę po prostu wyższego skomplikowania, bym powiedział. No bo to, wiecie, klasa w momencie, kiedy wy macie jakieś potrzeby odnośnie maszyny, no to co klasa tutaj ma do tego? No, kasa ma prędzej do tego niż klasa motocykla. No i gdzie jestem? No i na przykład jeżeli chodzi o Afryka Twin, to jeździliśmy z tymi motocyklami też powoli. I tam Afryka Twin tak powoli się już trudniej jechało, bo to jest już 1100. Tam każde odwinięcie gazu, no to już jest chlast. I ona tak sama z siebie, zamykanie gazu, tam jest regulacja akurat tego, no ale... No czyli, że to jest mocniejszy, większy motocykl, który już tak o, tur. To tak niekoniecznie. Tam chyba miałem pojechać. No, koniec. O, tu patrzcie, pyr, na pół sprzęgiełku. Sprzęgło chodzi lekko, nie musi być stare hydrauliczne. A, no właśnie, przecież, kurde, co ja zapomniałem. O najważniejszym zapomniałem, czyli jazda na tylnym kole. Widzicie, jak kręcę filmy Jak nie Andrzej, to od razu się zapomina o starych tradycjach. Ale tu jest... No, o proszę. Tak jest właśnie, tutaj tak jest, o, tutaj w okolicy tak jest. No, teraz nie będę latał, no bo jeżdżę sam i staram się nie wylądować w szpitalu. Z różnymi, zaczyna, nie wyląduję w szpitalu. Ale jeździłem na prezentacji prasowej i no, jak wiecie, MT-07 chodzi genialnie na tylnym kole. No i tutaj nie jest inaczej, może nawet lepiej, tylko że tutaj mniej trochę widać, jak się jedzie na siedząco, ale ona idzie na koło jak właśnie klasyczne enduro. Jedziesz dwójeczka z gazu, podbijasz trochę tak chlas i leci. Ze sprzęgła też możesz walić. No trójce już za bardzo nie chcę, chyba znajdziesz jakiś dołek czy coś. Wybicie.
Tam jakaś ścieżka. No ja tak po takich krzakach nie będę jeździł. To jest chyba Giełczew, moi drodzy. No jakaś ścieżka tam jest, no. Będzie bardziej offroad. No ktoś tu jeździ, no. No dobra. To kawałek się tędy przyjadę. Naprawdę. O, i to jest właśnie, bo pamiętajcie o tym. Ten motocykl jest lekki, on waży coś ponad 200 kg lekko, czy jest lżejszy od innych adventure'ów. I nawet patrzcie, tutaj ma takie podebranie fajne, że możesz złapać i go tam szarpać. Ale stojąc przed takim bagnem, nie chce mi się po pierwsze brudzić trochę. Po drugie, jak ja bym się już w tym bagnie zassał, to co z tego, że on waży niewiele jak na motocykl adventure? To jest wciąż 200 kg. Jak on by mi się zastał, ja bym był tutaj sam, to bym siedział, płakał i został tutaj do... Tam jest twardo niby, no. Nie no, przecież jak teraz tym nie przejadę, to powiecie, że jestem faja, no. Chrystusku, co za praca. No, więc wiecie, to jest niby mało, ale jak się zassa, to nagle się może okazać, że to już jest całkiem sporo. O Jezu. Ciekawe, czy będę cały mokry, czy nie będę cały mokry. I czy będę później wyciągał ten motor po kolana w bagnie. Chyba taki los youtuberek jest właśnie. Teraz zaprezentuję, jaki to jest problem, jak motocykl adventure waży jedynie 200 kg. Co on taki tępy? Z koła trzeba było to brać, a nie się szczypać. No, w budach już jest mokro, elegancko. A motocykl zasany fest. Podoba ci się Dominik? Nie no, pięknie. A już wiem, dlaczego nie jeździsz samemu. No wiem, ja też, właśnie. To jest element edukacyjny w tym całym filmie. Czekaj, bo ja już tutaj mam... Zaraz wytłumaczę ci, jak wygląda sytuacja. To go wyciągniemy. Czekaj, czy odpali? To Yamaha.